Dzień dobry, Kościele, jak dobrze jest tutaj być z wami. Cześć. Możecie wstać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, co dzisiaj Bóg chce nam dać. Że jesteście gotowi na uwielbienie pełne szczerych serc. Jesteśmy? Tak. Budzę się, wiedząc, po co żyję. Każdy sen spełnia się, to z Tobą przez życie chcę iść, to moja decyzja. Kościele, śpiewajmy, podnosisz mnie! Podnosisz mnie, pokazujesz cuda, miłości Twej znika czas, Twa wolność jest tutaj, jest w nas i nic nie dorówna. Witajcie wszyscy ludzie, którzy oglądacie nas na Facebooku i na YouTubie. Bardzo się cieszę, że możemy tu być. Widzę dużo znajomych twarzy, bardzo się z tego cieszę. Możecie się do mnie uśmiechać, będzie mi raźniej. Słuchajcie, kochani, wierzę, że dzisiaj się będą działy wspaniałe rzeczy. I zanim przejdziemy do dalszej części uwielbienia, chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii świętego Jana. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Wiecie, kochani, jakie to jest wspaniałe, że możemy przychodzić do naszego Boga. Że możemy przychodzić do naszego Boga, że możemy się inspirować, że możemy się napełniać Jego obecnością. I wiecie, to co jest piękne, to to, że kiedy się zbieramy tutaj w Kościele, kiedy jesteśmy przed komputerami, oglądając tą transmisję, to między nami już jest Bóg. Między nami jest Duch Święty, który nas wypełnia, który jest z nami. I
Chciałbym wam zadać podchwytliwe pytanie, czy jesteś dzisiaj spragniony Bożej obecności? I ktoś mógłby powiedzieć: Michał, przecież jesteśmy w kościele. Michał, przecież oglądamy transmisję. Czemu nam zadajesz to pytanie? Wiecie, czy wierzysz, że dzisiaj jest coś więcej? Czy wierzysz, że dzisiaj Bóg ma dla ciebie przygotowane coś więcej niż to, do czego przywykłeś? Czy wierzysz, że Bóg chce cię dzisiaj doświadczyć w nowy sposób? Czy wierzysz, że nawet w twojej sytuacji, nawet jeśli siedzisz przed komputerem i nie czujesz nic, to Bóg chce być z tobą. Bóg chce być z tobą i On chce cię dotknąć, ponieważ wiecie co? Taki On jest. Nawet w największej ciemności twojego życia, taki On jest. On cię chce dotknąć. I On chce ci pokazać swoje nowe oblicze. I wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni czasami do takiej przeciętności, że widzimy Boga w taki sposób, widzimy Jego działanie w taki sposób, się spodziewamy, że On nas dotknie w tym miejscu i w taki sposób, a Bóg cię chce to złamać. Bóg cię chce, żebyś Go doświadczył w zupełnie inny sposób. On chce, żebyś Go uwielbiał żywym sercem. Możesz skakać, nie musisz, ale uwielbiaj Go żywym sercem. Nawet jak jesteś tutaj, nawet jak jesteś na transmisji z nami, ponieważ wiesz co, On na to zasługuje. On na to zasługuje, bo On przychodzi do ciebie w milczeniu, ale kiedy Mu zaufasz, kiedy Mu oddasz swoje serce, to twoje życie nie będzie takie same. Twoje wnętrze się zamieni w rzekę wody życia. Wiecie, to co lubię w tym obrazie rzeki, to, że rzeka jest czymś takim, co kształtuje otoczenie, w którym się porusza. Wiecie, kiedy rzeka płynie, kształtuje otoczenie, w którym się porusza. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj chce kształtować twoje wnętrze. On chce dzisiaj zmieniać twojego ducha. On chce dzisiaj leczyć twoje rany, żebyś mógł być silniejszy, żebyś mógł być bliżej Niego. I nawet jeśli nie czujesz się wart, nawet jeśli nie wierzysz w siebie, to On w ciebie wierzy. On w ciebie wierzy i On chce, żebyś przyszedł do Niego i żebyś oddał Mu to, z czym przychodzisz. Tak, Ojcze, oddajemy Ci ten czas. Proszę, prowadź nas. Przychodzimy z pragnieniem Ciebie, z głodem Ciebie. Jesteśmy głodni dzisiaj Ciebie, Jezu. Głodni Twojej łaski, głodni Twojej radości, głodni Twojego podniesienia. Dlatego dziękuję Ci, Jezu, że już jesteś tutaj. Proszę, działaj. Działaj między nami. Pokonałam od grobu mój cały
Kiedy śpiewamy, że poddajemy Mu cały nasz świat, to oznacza, że mówimy: Boże, będę Cię szukać w każdym czasie i w każdym obszarze w moim życiu. I będę szukać Twojej mądrości. Boże, tak potrzebujemy Ciebie i dzisiaj chcemy wołać do Ciebie o to, abyś Ty przychodził i uwalniał nas, Panie, z tego, co nas więzi. Dziękuję Ci za to, że grzech już nas nie trzyma. Że trzyma nas Twoja łaska, Panie, że Ty w Twoich swoich rękach nas trzymasz teraz, Panie. I możemy być wolni, Panie, możemy śpiewać, że oddajemy Tobie cały nasz świat, Panie, że Ty teraz jesteś naszym całym światem. Panie, dziękuję Ci za to i proszę, że przychodź dzisiaj z wolnością do każdego z nas. I pokazuj, Panie, pokazuj, jak bardzo Ciebie potrzebujemy i jak bardzo Ty jesteś w nas mocny, Panie. Przychodź, Panie, przychodź do naszych serc i mów do nas, przychodź i działaj, Panie. Oczekujemy Ciebie dzisiaj. Śpiewajmy. Poddaję Ci cały mój świat, potrzebuję Cię. Serce me trzymaj na zawsze, niech Twoje. Thank you.
Jezus, zbud nas. Amen. Ten, który poniósł grzech i wstyd, w majestat przywdział się. Miłości wiecznej piękny blask dla wszystkich świeci dziś. To Ty, zwycięski Król, ta pieśń niech brzmi, by wielbić Cię. Zwycięski Król, ta pieśń niech brzmi, by wielbić Cię. O Jezu, no. Strach, który dotąd wiedzi mnie, zamienił. Dzięki Ci, Jezu, w krzyżu wziął ostatni wdech. Dziś we mnie żyje On. Kościele, wznieśmy swój głos. To Ty, zwycięski. Wstały Król, z martwych budzi mnie. Życie jest w imieniu Twym. Głoszę dziś zwycięstwo Twe, bo z martwych wstały Król. Wyznajmy to w Twoim duchu. W Twoim duchu mogę stać. Opadł popiół mój klęsk, bo z martwych wstały Król. Z martwych budzi mnie, życie jest w imieniu Twym, głoszę dziś zwycięstwo Twe, bo z martwych wstały Król. Z martwych budzi mnie, w Twoim duchu mogę stać, opadł popiół moich klęsk, bo z martwych wstały Król. Z martwych budzi mnie, życie
Oddajmy mu chwałę, oddajmy mu chwałę oklaskami. Wzięliśmy swoje ręce i wyznajmy, że on jest królem, że on jest zwycięskim królem. Jezu, tak proszę przyjdź. My dzisiaj chcemy wyznawać, że jesteś zwycięski w każdym momencie naszego życia, nawet jeżeli my jeszcze tego nie widzimy, nawet jeżeli tego nie czujemy, nawet jeżeli się nie zapowiada na jakąkolwiek zmianę, Ojcze, my wyznajemy, że Ty jesteś zwycięzcą, że Ty jesteś zwycięskim królem nad tą sytuacją, nad naszą rodziną, nad naszymi relacjami, nad tym, z czym się zmagamy, nad naszym sercem. Dlatego chcemy Ci poddać wszystko. Dlatego oddajemy Ci cały nasz świat, całe nasze serce. Sariam soliam sol. Wznieśmy głos modlitwy. Wznieśmy głos modlitwy. Niech nasz Kościół zabrzmi. Chciałabym zapytać się Was, kto w swoim życiu doświadczył Bożego ponadnaturalnego działania, Bożego cudu, Bożego uzdrowienia, Bożego uwolnienia, Bożego rozwiązania w jakiejś sytuacji. Chciałabym, żeby osoby, które doświadczyły Bożego realnego działania, podniosły teraz swoją rękę. Trzymajcie te ręce i chciałabym, żebyście obejrzeli się dookoła, do tyłu, na górę, do przodu, prawo, lewo. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, jak Bóg działa w naszym życiu dziś? I wiecie co? Trzymajmy te ręce w górze teraz. Proszę Was, jeżeli doświadczyłeś Bożego działania, Bożego dobra, Bożej miłości, Bożej wolności, trzymaj swoje ręce w górze. Bo chciałabym, żebyśmy zaśpiewali z tymi rękoma w górze ostatni raz ten refren i bridge. Jako wyznanie tego, że to Bóg. Jako znak, nasze ręce niech będą znakiem tego, że to On zwyciężył w tych sytuacjach. Przypomnij sobie o Jego dziełach, o Jego dobru, o Jego miłości. I zaśpiewamy jeszcze raz. To Ty, zwycięski Król. Myślmy o tym, jaki jest dobry, jak piękne rzeczy robi. To Ty, zwycięski Król. Ta pieśń niech brzmi.
tysiące lat temu, ale że mamy dzisiaj dowód Twojego realnego działania. I dlatego tu jesteśmy, dlatego nasz Kościół tutaj jest, dlatego wszyscy tu jesteśmy, Panie, bo doświadczyliśmy Ciebie i chcemy Ciebie wywyższyć. Biblia, natchnione i spisane Słowo Boże, najważniejsza księga świata, pełna bohaterów wiary, których życie i wiara miała wpływ na historię zbawienia. To byli ludzie tacy sami jak my, zwykli mężczyźni i kobiety, którzy zaufali Bogu i Bóg przez ich wiarę dokonał wielkich rzeczy, które zmieniły ich świat. Przez wiarę podbili królestwa, pokonali zło, widzieli spełnienie się Bożych obietnic, zamknęli paszczę lwom, stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, okazali moc nad słabością, byli waleczni w bitwie i odparli wrogie wojska. Inni przez tę samą wiarę znosili tortury, doświadczali szyderstw, chłosty, więzienia, męczeństwa, cierpienia i ucisku w świecie, który nie był ich godny, ale zaufali Bogu i Jego obietnicy, która sięgała poza śmierć do wieczności. Abraham, Mojżesz, Debora, Dawid, Maria, Piotr czy Paweł to nie jest tylko zwykła lista imion. To są jedni z nas, którzy stali się bohaterami wiary, a Ty możesz stać się jednym z nich, jeśli tylko zaufasz Bogu do końca i pozwolisz Mu przez wiarę wypełnić Jego wolę w Twoim życiu. Przez wiarę Bóg może uczynić Ciebie zmianą w historii świata i bohaterem wiary. Tylko zaufaj Mu do końca. O wiele łatwiej mówi się o czyichś dokonaniach, niż miałoby się chwalić własnymi, o ile takie w ogóle by były. A dzisiaj pochylamy się nad kolejnym bohaterem i nie jest to łatwy bohater, w takim znaczeniu, że nie jest to łatwa księga, księga Izajasza. Jeżeli na myśl o tych 66 rozdziałach czujesz, że oblewa cię pot i o tych tekstach pełnych jakiejś symboliki, czy nie zawsze do końca jasnych rzeczy, pragnę Cię uspokoić, to dzisiejsze nauczanie to nie będzie szczegółowe zagłębianie się w Księgę Izajasza, to też nie będzie wykład historyczny, chociaż w takim malutkim stopniu, na tyle, na ile to jest w ogóle konieczne, spróbujemy dotknąć tej płaszczyzny, która stanowi tło dla samej Księgi, a potem przejdziemy już do tej części właściwej, a więc tego wszystkiego, co przez tą Księgę Bóg chce powiedzieć do mnie i do Ciebie. Nie jest to księga łatwa, ale jeżeli już chciałabyś zagłębiać się w tą księgę, może już nawet wkrótce, zachęcam Cię do tego. Spróbuj najpierw poznać tło tej księgi. Myślę, że dobrą rzeczą jest przestudiowanie drugiej Księgi Królewskiej chociażby, bo ona mocno zazębia się właśnie z księgą Izajasza. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci zrozumieć to wszystko, co Bóg mówi przez Izajasza i mówi do Ciebie. A jeżeli już mówimy o tym tle, to bardzo szybko powiemy sobie, w jakiej w ogóle sytuacji żył Izajasz i w jakiej sytuacji wówczas znajdował się Izrael, jaka to była sytuacja polityczna. Jeżeli mielibyśmy sobie to jakoś wyobrazić i przyłożyć na nasz grunt,
to myślę sobie, że moglibyśmy to porównać do tego, co my znamy z podręczników historii, a więc Izrael wówczas mógł się znajdować mniej więcej w takiej sytuacji, w jakiej znajdował się nasz kraj, chociażby we wrześniu 1939 roku. Myślę, że to już nas przybliża do tego wyobrażenia, kiedy działał Izajasz i w jakich okolicznościach, a to jest dość istotne. A kiedy myślimy o proroku, tak mi się wydaje, kiedy myślimy o prorokach, to czasami postrzegamy proroków jako takich wróżbitów, którzy zapowiadają przyszłość. Nie wiem, czy też macie takie spostrzeżenie, ale zaobserwowałem, że często mamy takie wyobrażenie o prorokach jako o takich trochę wróżbitach tylko z Bożego nadania, więc w sumie to takie niegroźne, wręcz takie duchowe. Nie do końca. Prorocy i też i prorok Izajasz to nawet nie był tyle zapowiadacz, przypowiadacz przyszłości. To był przede wszystkim powołany przez Boga głos sumienia do narodu po to, żeby ten naród pamiętał, kto jest Bogiem i jaki cel Bóg przygotowuje dla tego narodu. A co głosił Izajasz? Izajasz, będąc powołanym przez Boga, bardzo dużo miejsca i dużo czasu w swojej służbie poświęcił na demaskowanie grzechów. Demaskowanie grzechów. Jakie to były grzechy? Bardzo różne. Chociażby niesprawiedliwość społeczna. Pamiętamy pewnie ten tekst z 58 rozdziału Księgi Izajasza. Ten sam tekst, który my też czytamy przy okazji naszej akcji w trakcie Wielkiego Postu, akcji Prawdziwy Post. Tekst, który mówi o tym, że to jest ten post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy te słowa i to był jeden z tych obszarów, który Izajasz, właściwie Bóg przez Izajasza mocno piętnował. Niesprawiedliwość społeczna, wykorzystywanie słabszych przez silniejszych, ale też niemoralność, czy też różnego rodzaju grzechy seksualne. Ten katalog grzechów był bardzo szeroki i Bóg, napominając swój lud, nie ograniczał się tylko do wybranego obszaru. Ale jest jedno wydarzenie w życiu i w służbie Izajasza, jedno kluczowe wydarzenie, które zdeterminowało jego dalszą służbę i spowodowało, że był gotowy ponosić poświęcenia i był gotowy z odwagą i charyzmą mówić to, co mówi Bóg. To jest wydarzenie powołania do służby. Księga Izajasza, szósty rozdział od wiersza pierwszego, to tutaj Izajasz tak opisuje to wyjątkowe dla niego wydarzenie. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest ziemia i chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Bibliści zastanawiają się, w jaki sposób Bóg rzeczywiście objawił się Izajaszowi. Czy to była taka realna projekcja, czy może było to widzenie duszy, ale niezależnie od tego, jak to rzeczywiście było, to ważne jest to, że Bóg naprawdę mu się objawił i zdeterminował go do dalszego działania. Co czuł wtedy Izajasz? Czytając ten tekst, widzimy, że Izajasz był wystraszony, czuł lęk, czuł być może jakąś niepewność. Było to wydarzenie, o które wydaje się, że w ogóle nie zabiegał.
Nie starał się o to. Dlaczego się o to nie starał? No pewnie dlatego, że był zwykłym człowiekiem. I tutaj kolejna rzecz, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenie o bohaterach wiary i o prorokach. Był zwykłym człowiekiem. Był takim hobbystą, który interesował się życiem społecznym, politycznym. Właściwie, jeżeli mielibyśmy jakoś opisać Izajasza, kim on w rzeczywistości był, to wiecie co, czasami oglądam programy informacyjne, staram się to robić jak najrzadziej, głównie ze względu na moją higienę psychiczną, ale mimo wszystko czasami ta pokusa obejrzenia jakiegoś programu politycznego jest zbyt duża i coś zdarza mi się zobaczyć. I do tych programów czasami są również zapraszani komentatorzy. Ci komentatorzy od polityków różnią się również tym, że w miarę rzeczowo starają się tą rzeczywistość polityczną komentować. I kiedy myślę o Izajaszu i o jego służbie, to myślę sobie, że on był właśnie takim komentatorem politycznym swoich czasów. Dostrzegał pewne rzeczy, nazywał pewne rzeczy, objawiał pewne rzeczy. I pomimo tego, że Izajasz wcale nie zabiegał, wcale nie starał się o to, żeby doświadczyć czegoś tak wyjątkowego, czegoś kosmicznego, to Bóg z jakiegoś powodu wykonuje wobec niego ten gest, ten krok, to Bóg wychodzi do niego jako pierwszy, pomimo że on, Izajasz, być może czuje się niegodny, czuje się niegotowy, być może ma takie myśli, a właściwie na pewno je ma, bo o tym czytaliśmy. Boże, nie jestem godzien, biada mi, zginąłem, zobaczyłem Ciebie. W ogóle kiedy czytam to, ten tekst o tym widzeniu, to powiem jako dygresję. Myślę sobie o tym, jak my czasami się modlimy. Ja też się czasami tak modlę. Modląc się, nieraz używamy takich słów: Boże, pokaż nam swoją twarz. Albo Panie, chcemy Ciebie dotykać, albo Ty nas dotykaj, albo jeszcze inaczej: Boże, ześlij swój ogień. Powiem Wam, to są bardzo odważne modlitwy. Nie wiem, na ile jesteśmy świadomi tego, co rzeczywiście kryje się za tymi słowami i na ile odpowiedzialnie wypowiadamy te słowa, ale ja mówię, też czasami wypowiadam takie modlitwy, może nawet bezrefleksyjnie i ufam, że one płyną ze szczerego serca. Ale mówię to po to, że Izajasz, być może w przeciwieństwie do nas, był świadomy czegoś o Bogu, czego my nie zawsze świadomi jesteśmy. Był świadomy tego, że Bóg, który jest dobry, łaskawy, miłosierny, bliski, cudowny, kochany i tak dalej, ten Bóg jednocześnie jest świętym Izraela. Tak Izajasz nazywa Boga. Święty Izraela. Ale pomimo to, tego nie planowaliśmy, pomimo to, że Izajasz ma tą świadomość Bożej świętości, to Bóg wykonuje wobec niego ten ważny krok. A jaki to jest krok? To jest krok łaski. Krok łaski. Są trzy potrzeby, co najmniej trzy potrzeby. Ja sobie wynotowałem trzy. Trzy potrzeby w życiu chyba każdego człowieka wierzącego. Potrzeby, które dotyczą jego życia duchowego, jego wiary, jego relacji z Bogiem. Po pierwsze, to jest potrzeba doświadczania łaski. Tak jak z Izajaszem, tak i wobec nas. Bóg, stosując zasadę łaski, to Bóg, zawsze Bóg wykonuje pierwszy krok w kierunku moim i w kierunku Twoim. Kiedy my się nawracamy i kiedy składamy świadectwa, to często zaczynamy te świadectwo od słów: nawróciłem się, i wtedy mówimy wtedy, a wtedy, albo w takich, a takich okolicznościach. Czasami potrafimy dokładnie to sprecyzować. I też nie ma niczego złego w takim sformułowaniu, że to my się nawróciliśmy. Ale jeżeli sobie uświadamiamy istotę Bożej łaski, czym ona w rzeczywistości jest, to tak naprawdę ja bym chciał powiedzieć, że to nie ja się nawróciłem, ale to Boża łaska nawróciła mnie. To Boża łaska odpowiada za to, że moje oczy się otworzyły. To Boża łaska odpowiada za to, że mój umysł i mój duch zrozumiały, kim jest Bóg
jaki jest Jego plan, jaki jest Jego cel dla mojego życia, dla życia wszystkich ludzi, to Boża łaska jest tym pierwszym krokiem. To Bóg inicjuje ten krok do mnie. Nigdy odwrotnie. Nigdy odwrotnie. Na przestrzeni lat, będąc w kościele, zaobserwowałem takie dwa typy ludzi. Dwie postawy. Jedna postawa to są ludzie, którzy jako główny cel w swoim chrześcijańskim życiu stawiają sobie radykalną walkę z grzechem. Radykalna walka z grzechem, a przynajmniej deklarują, więc chociażby na poziomie deklaracji odbywa się ta radykalna walka z grzechem w każdym obszarze. I myślę sobie, że to też jest szczere, to jest prawdziwe, to pewnie wynika z głębokiej miłości do Boga i jakby nie ma w tym z definicji niczego złego. To jest ta pierwsza grupa osób. Druga grupa osób, to co też zaobserwowałem, to są osoby, które wydaje się, że po jakimś czasie przestają w ogóle dostrzegać zagrożenie płynące z grzechu, a dostrzegają jedynie tą prawdę, że jest nad nami łaska i tak naprawdę nic nam nie grozi. A więc drugie skrajne stanowisko. Być może z tym drugim stanowiskiem spotykałem się mniej, ale też udało mi się je zobaczyć. Częściej, znacznie częściej widziałem to pierwsze, czyli tą radykalną walkę z grzechem. Ale kiedy czytam Księgę Izajasza, to spotykam Boga, który pomimo tego, że jest święty, pomimo tego, że jest świętym Izraela, to jednocześnie jest gotowy, gotowy i chętny do tego, aby pochylać się nade mną wtedy, kiedy ja upadam. Boża łaska. To jest ta pierwsza potrzeba, którą każdy z nas posiada. Potrzeba doświadczania łaski. Chyba nie ma silniejszej potrzeby. Jeden z moich ulubionych teologów, ksiądz, profesor Wacław Hryniewicz, niedawno zmarł, ale ksiądz Hryniewicz mawiał, że odnośnie grzechu, mówił o grzechu tak, grzech nie jest katastrofą, która nie jest katastrofą sięgającą w nieskończoność, wobec której nawet sam Bóg jest bezradny. Jakkolwiek to brzmi w twoich uszach, jakkolwiek to odbierasz, to chcę, żebyś się pochyliła nad tym słowem, nad tym zdaniem. Grzech nie jest katastrofą sięgającą w nieskończoność, wobec której nawet sam Bóg jest bezradny. Czy patrząc na swoje życie, masz takie doświadczenie, że upadając, spotykając się, wątpiąc, tracąc nadzieję, czy masz takie doświadczenie bycia załamanym sobą, takiego załamania duchowego pod tytułem do niczego się nie nadaje, jestem beznadziejna, znowu nawalam. I w takich sytuacjach przychodzi takie niebezpieczeństwo, kiedy to tak bardzo skupiamy się na tym grzechu, który jest oczywiście groźny, tak, grzech jest groźny, ale tak bardzo skupiamy się na tym grzechu, że wyobrażamy sobie, że to już koniec. Wyobrażamy sobie, że już nie ma dla nas ratunku. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy już do końca na przegranej pozycji. Ksiądz Hryniewicz mówił też, i bardzo mi się to zdanie podoba, Bóg nie jest nieubłaganym tropicielem ludzkiej winy. Ktoś jeszcze inny powiedział, Bóg nie czyha na człowieka, ale raczej Bóg czeka na człowieka. Jeżeli ty, patrząc na siebie, czujesz, że zaliczasz się do tej pierwszej grupy ludzi, ludzi, którzy podjęli sobie za główny cel, postawili sobie główny cel jako walkę, radykalną walkę z grzechem, to ufam, że jesteś w tym szczery, ufam, że to wypływa z twojej miłości do Boga. Ale jeżeli mi pozwolisz, to chcę ci powiedzieć, że walcząc z tym grzechem, uważaj, aby ta walka
nie zamieniła się w agresję. I to agresję nie tylko do innych, ale też i agresję wobec samego siebie. To działa tak, że tak jak innym podnosimy poprzeczkę, zazwyczaj robimy to dlatego, że podnosimy ją sobie. Tak jak od innych wymagamy zbyt wiele, zwykle wynika to z tego, że wymagamy zbyt wiele od siebie. Tak jak na innych wkładamy zbyt duże ciężary, zazwyczaj jest to efektem tego, że na siebie takie ciężary też wkładamy. Tak jak czujemy niechęć do innych z powodu ich grzechów, tak samo możemy też poczuć niechęć do siebie samych z powodu naszych grzechów. Ta niechęć może zamienić się z czasem w agresję. Ale nie tak brzmi przykazanie miłości. Nie tak brzmi to ewangeliczne przykazanie miłości, które ja znam. Znacie przykazanie miłości. Jak ono brzmi? Będziesz miłował bliźniego swego tak, jak siebie będziesz nienawidził. Spostrzegawczy zajarzyli, że jest tu jakiś zgrzyt. Tak, tu był celowy zgrzyt. Przykazanie, ewangeliczne przykazanie miłości mówi, będziesz miłował bliźniego swego tak, jak samego siebie. I wydaje mi się, że czasami boimy się tego przykazania miłości, a przynajmniej tej drugiej części, ponieważ to koncentrowanie się na sobie zawsze kojarzy nam się z egoizmem i to z takim złym egoizmem, a wiadomo, że egoizm to grzech, a więc wina się jeszcze potęguje wtedy. Ale są takie sytuacje, kiedy Bóg zachęca nas do takiego świętego egoizmu, to znaczy do miłości wobec nas samych. Miłości, która polega na tym, że jeżeli już zdarzy ci się wykonać zły krok, jeżeli już zdarzy ci się załamać się nad samym sobą z powodu swoich grzechów, Bóg mówi, bądź łaskawy dla siebie, bądź łaskawa wobec samej siebie. Miej tą odwagę okazać sobie łaskę. Myślę, że to jest kluczowe. I myślę sobie też, że to okazywanie łaski rzeczywiście wymaga pewnej odwagi. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe powiedzieć samemu sobie, wybaczam sobie. Czasami łatwiej jest nawet tak mechanicznie powiedzieć komuś, tak, wybaczam ci, bo wiemy, że wybaczenie to jest decyzja, więc tak, świadomie podejmujemy tą decyzję, ale o wiele trudniej, tak mi się wydaje, o wiele trudniej jest to zrobić wobec samego siebie. Są trzy potrzeby w życiu człowieka wierzącego. Po pierwsze jest to łaska, a po drugie jest to nadzieja. Nadzieja dlatego, że nawet wiara zbudowana na fundamencie łaski, kiedy skonfrontuje się z kryzysem w twoim życiu, ta wiara może czasami nie wystarczyć. Wtedy właśnie konieczna jest nadzieja, doświadczenie nadziei, przeżycie tej nadziei. Nadzieja jest czymś, co powoduje, że ludzie potrafią podnosić się z każdego doła, wychodzić z każdej najcięższej sytuacji. Gdyby nie było nadziei, co by nam pozostało? Co by nam pozostało? Albo totalna destrukcja naszego życia, albo coś jeszcze gorszego. Nadzieja to jest ten drugi klucz, jaki jest niebywale ważny w moim i twoim życiu. Czytając Księgę Izajasza, czytamy o tym, że Bóg wskazuje na nadzieję. To jest nadzieja skuteczna, Mesjasz. Nadzieja, o której mówi Izajasz, to nie jest nadzieja z kolorowych magazynów, ale ona ma imię. Jezus. Jezus. Łaska to po pierwsze. Nadzieja to jest to drugie, ta druga potrzeba. A trzecia potrzeba to jest Chrystus. Łaska, nadzieja. Przez łaskę i przez nadzieję do Chrystusa. To jest ten klucz. Przez ten klucz możemy podążać i przez ten klucz możemy stać na takim solidnym fundamencie i mieć tą pewność, że żaden kryzys
nie powali nas z nóg, żaden grzech, żaden upadek nie spowoduje, że wpadniemy w mentalną otchłań nieskończonego cierpienia czy czegokolwiek jeszcze innego. Łaska, nadzieja i Chrystus. To On, Jezus, jest początkiem i końcem. To od Niego wszystko się zaczyna i na Nim wszystko się kończy. To na Niego Bóg wskazuje. Pamiętaj, to nie Ty wykonujesz krok w kierunku Boga, ale to Bóg wykonuje krok w Twoim kierunku jako pierwszy. Nigdy nie odbywa się to, a przynajmniej nie powinno nigdy się to odbywać w odwrotnej kolejności. Jeżeli zdarza Ci się popełniać ten błąd logiczny, to zmień ten kierunek. To Bóg wykonuje krok w moim i Twoim kierunku. Nie ma skuteczniejszej metody, jeśli w ogóle można to nazwać metodą, ale dobrze, niech będzie. Nie ma skuteczniejszej metody na to, żeby żyć w udanej relacji z Bogiem, a Bóg chce żyć w udanej relacji z Tobą. Niedawno oglądałem taki wywiad w internecie. To był wywiad Mateo i rozmawiał z Robertem Licą. Gdyby ktoś nie kojarzył, to jest wokalista Lux Torpedy, a gdyby ktoś jeszcze nie kojarzył, no to jest założyciel grupy Arkanoego. I Robert Lisa opowiadał o takiej sytuacji, że kiedyś Mateo zadzwonił do niego taki załamany. Czuł się wtedy Mateo rozczarowany sobą samym. I wtedy Lisa mu powiedział bardzo fajne zdanie. Powiedział mu: Bóg cię kocha, łajdaku. Więc jeżeli się czujesz jak taki łajdak, a nie mów mi, że nigdy ci się to nie zdarzyło, więc jeżeli czasami tak się czujesz, to Bóg dzisiaj do ciebie też to mówi. Bóg cię kocha. Nawet jeśli się czujesz łajdakiem. To słowo jest dla mnie ważne. To słowo jest dla mnie ważne, dlatego że pewnie tak jak ty, też się zmagam z różnymi rzeczami w swoim życiu. To nie jest tak, że moje życie, czy w ogóle życie człowieka wierzącego jest wolne od słabości. Co więcej, czasami tych potencjalnych sytuacji, które nas sprowadzają do parteru, jest tak wiele, że naprawdę po ludzku ciężko jest się czasami podnosić. Ale ta świadomość, że jest łaska i to nie ode mnie zależy, to nie ode mnie zależy. Wiecie, kiedy ja pierwszy raz usłyszałem nauczanie o łasce, te kilkanaście lat temu, prawie już 20, ja byłem wychowany w takim przekonaniu tradycyjnej religijności, gdzie zawsze się wmawiało, jeżeli będziesz dobry, to będziesz wyróżniony, a jeżeli będziesz zły, to pójdziesz za karę w kąt. To jest powszechne przekonanie. Ja oczywiście je celowo w taki troszkę karykaturalny sposób opisuję, ale to jest takie powszechne przekonanie, które również przekłada się na naszą relację z Bogiem. Łapiemy się na tym, pewnie się łapiemy czasami, ja się na tym łapię, że kiedy mi wszystko wychodzi, to dostaję te świadectwo z czerwonym paskiem, a kiedy mi nie wychodzi, to wtedy chowam się w kąt, bo co ja mogę być wtedy wart? To jest strasznie złe myślenie. To jest straszne kłamstwo. Bóg zaprasza ciebie dzisiaj do doświadczenia tej łaski. Ja chcę je doświadczać. Życzę tobie, żebyś ty również miał tą odwagę doświadczania tej łaski. Otwórz się na tą łaskę. Otwórz się na nią. Po prostu uwierz. W tym tekście z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, w tym tekście, który jest kluczowym tekstem dla naszego cyklu o bohaterach wiary, tam pojawia się taki kluczowy zwrot: przez wiarę. Abraham osiągnął coś przez wiarę, Mojżesz osiągnął coś przez wiarę i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych bohaterów wiary coś osiągnął przez wiarę. Jeżeli ty chciałabyś doświadczyć łaski,
doświadczyć nadziei i doświadczyć Chrystusa, zbudować udaną relację z Bogiem, zrób to przez wiarę. Nie czekaj. Nie czekaj na to, aż zdołasz ponaprawiać wszystkie swoje błędy i dopiero wtedy poczujesz taką gotowość. Nie czekaj na to. Zrób to już dzisiaj. Przez wiarę. Łaska, nadzieja, Chrystus. Ja mam taką propozycję. Może się pomodlimy, co? Chcecie? Chodźcie, się pomodlimy. Mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałbym zaprosić was do takiej modlitwy, która będzie wyznaniem i ogłoszeniem tego, czym jest albo czym może stać się Boża łaska w twoim życiu. Chciałbym zaprosić ciebie do modlitwy, która być może po długim czasie spowoduje, że te kajdany, czy to poczucia winy, czy poczucia bycia niegodnym, mogą być zerwane dzięki temu, że przyjmiesz łaskę, zakotwiczysz się w tej łasce, bo to ona jest najważniejsza. Jeżeli chcesz, rób to głośno, możesz spacerować, możesz klęczeć, mamy dużo miejsca, możesz się nawet położyć, nieważne jak. Po prostu się módl. Ojcze, ogłaszamy to, że tylko na gruncie łaski możemy doświadczać prawdziwej wolności. Ojcze, ja dziękuję ci za to, że to jest ta fundamentalna prawda, z którą nic się nie może równać. Nie ma większej nadziei niż ta, która płynie z doświadczenia twojej łaski. Ojcze, wyznaję to głośno, że twoja łaska jest moim ratunkiem. To ona jest moim kołem ratunkowym. To dzięki niej, Panie, jestem zakotwiczony w twojej prawdzie. Nie ma innej drogi, Panie. Łaska, z łaski przez wiarę. Ojcze, ogłaszam to z łaski przez wiarę. Nie ma nic innego. Nie ma nic innego, co zaprowadzi nas do ciebie. Ty jesteś dobry. Ty nie czyhasz na człowieka, ale ty czekasz na każdego. Każdego, kto upada, każdego, kto się potyka. Jesteś dobry. Chwała ci. Amen. Ale zostańmy w tym czasie modlitwy. Ojcze, przyjdź. Chcemy przyjmować twoją łaskę dzisiaj. Cały dług został za mnie zapłacony. Żaden grzech nigdy więcej nie zwiąże mnie już. I jeśli nawet te wszystkie dni darowane mi skończą się już dziś, nie pokłonię się przed tym, co świat chce mi dać. Jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie.
się dzieje, co tylko chcę. Ja nie boję się, bo pamiętam, że jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie. Tak, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś blisko nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym, wspaniałym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za to, że patrząc na Twój obraz, Panie, patrząc na Ciebie możemy się inspirować, Panie. Patrząc na Ciebie możemy dalej żyć, Panie, bo Ty nam dałeś to życie. Słuchajcie, kochani, chciałbym przeczytać jedno zdanie, które mnie ostatnio bardzo zainspirowało. Decyzje, które podejmujesz dzisiaj, wpływają znacząco na historię, które będziesz opowiadać o swoim życiu jutro. Wiecie, teraz chciałbym, żebyśmy mieli taki czas, kiedy taką decyzją może być modlitwa. Taką decyzją może być modlitwa, ponieważ ja wierzę, kiedy zaufamy Bogu, to On się przyznaje do tego. Kiedy zaufamy Bogu w modlitwie, to On będzie z nami. Wiecie, i kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, to nawet w najciemniejszym momencie naszego życia On jest z nami. Nawet jeśli cierpimy, nawet jeśli nie widzimy nadziei, to On jest z nami i być może jesteś tutaj bądź przed komputerem i nigdy się nie modliłeś, albo modlisz się od długiego czasu i nie widzisz nadziei w swoim życiu. Pomódl się dzisiaj. Pomódl się o swoje życie, pomódl się o swoją rodzinę, o chorobę, z którą się zmagasz, o sytuację w pracy, sytuację już nie w szkole, ale na przykład o studia, ponieważ Bóg będzie się przyznawał. Bóg będzie się przyznawał. I On chce, żeby decyzja, którą dzisiaj podejmiesz, żeby się modlić, jutro owocowała w tym, że będziesz żył w innym świecie. W świecie, gdzie to, co Cię otacza, będzie znakiem Bożej łaski. Bożej łaski, Bożej miłości. Więc teraz stań ze mną do modlitwy i też pomódlmy się naszych zborowników, którzy zmagają się z chorobami. Pomódlmy się naszych zborowników, którzy się zmagają z nowotworem, ponieważ ja wierzę, że Bóg może ich uleczyć. Bóg może uleczyć Ciebie. Bóg może rozwiązać Twój problem dzisiaj. Ta decyzja tak mała, jak modlitwa, może zmienić Twoje życie. Więc stań teraz ze mną i pomódlmy się razem do naszego Boga. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem wyższym, Panie, Bogiem dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, Panie, że bez względu na to, z czym się zmagamy, Ojcze, Ty zawsze chcesz być blisko nas. Panie, Ty zawsze chcesz podawać nam rękę, Ojcze, Ty zawsze chcesz wspomagać nas, nawet wtedy, kiedy nie dajemy rady, Panie, nawet wtedy, kiedy stres, Panie, kiedy okoliczności nas przytłaczają, to Ty, Panie, mówisz, ja jestem dla Ciebie i chcę być blisko Ciebie. Ja chcę, żebyś nie bał się, ja chcę, żebyś Ty mi zaufał, ponieważ we mnie jest Twoja wartość, we mnie jest Twoja prawdziwa wartość, nawet jeśli jesteś pokrzywdzony, nawet jeśli ludzie mówią o Tobie złe rzeczy, to ja wierzę, Panie, że Ty dzisiaj będziesz
zmieniał. Będziesz zmieniał nasze serca, Ojcze. Tak proszę Cię, błogosław każdego z nas, Panie. Jeśli jest tutaj ktoś, kto się zmaga z chorobą, Ojcze, tak proszę, zabierz tą chorobę, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, proszę, zabierz tą chorobę, zabierz wszystko, co jest problemem w naszym życiu, Panie. Być może to są problemy z pracą, Panie, być może to jest niepewność związana z wyborem uczelni, Panie, z wyborem nowej szkoły, Ojcze. Tak proszę Cię, bądź przy nas, ponieważ Ty jesteś Alfą, Panie, Ty jesteś Omegą i Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Tak też proszę, błogosław, Panie, naszych zborowników, którzy się zmagają z chorobą nowotworową. Ojcze, ja tak wierzę, że Ty jesteś przy nich. Nawet teraz, jeśli być może tego nie czują, Panie, nawet jeśli boją się o swoją przyszłość, Panie, to Ty jesteś z nimi. Ty już wygrałeś ich walkę, Panie. Ty już wygrałeś ich walkę, Panie. I też chciałbym Ci podziękować, Panie, za zbór Filadelfia, który teraz przechodzi chorobę, Panie, który teraz zmaga się z koronawirusem. Ojcze, tak proszę, błogosław tą społeczność, żeby to, co się tam zdarzyło, jak najszybciej przeminęło, Panie, żebyś Ty mógł się objawić i żebyś Ty mógł przynieść pokój, Panie, uzdrowienie do tego Kościoła. Tak bądź wywyższony, Panie, oddaję Ci chwałę. Błogosław nas, Panie, i bądź z nami. Kochany Kościele, zaraz zaśpiewamy ostatnią piosenkę, która mówi o tym, że Bóg nas błogosławi w każdym momencie naszego życia, niezależnie od każdej okoliczności. Dlatego otwórzmy teraz nasze serca na tą łaskę i nadzieję, którą On ma dla nas, bo On jest niezmienny. Rozjaśni swoją twarz i łaskę Ci dam, niech obróci się ku Tobie, spokojem swym. Zaśpiewajmy wszyscy razem. Niech Bóg Cię błogosławi, rozjaśni.
Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenia Twojej rodziny, Twoich dzieci i ich dzieci, i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenia Twojej rodziny, Twoich dzieci i ich dzieci, i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenia Twojej rodziny, Twoich dzieci i ich dzieci, i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenia Twojej rodziny, Twoich dzieci i ich dzieci, i ich dzieci. Przed Tobą zawsze idzie i za Tobą, obok Ciebie i nad Tobą, wewnątrz Ciebie. On jest Tobą, On jest Tobą, o poranku i wieczorem, w Twoim wejściu, w Twoim wejściu, w Twoim płaczu i radości. On jest Tobą, On jest Tobą, z Tobą i dla Ciebie. On jest Tobą i dla Ciebie. On jest Tobą i dla Ciebie. Kochani, usiądźmy. Podziękujmy zespołowi za wspaniałe uwielbienie. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo fajni i wspaniali ludzie. Podziękujmy naszemu wspaniałemu kaznodziei. Tak się to mówi? Tak? Brawo, brawo. Słuchajcie, kochani, to jest ten moment nabożeństwa, gdzie zazwyczaj byśmy zbierali kolektę. Ja bardzo lubię ten moment, bo wtedy zespół gra przeboje muzyki chrześcijańskiej, wszyscy tańczymy. Niestety dzisiaj tak nie będzie, warunki się zmieniły, ale potrzeby Kościoła nadal są takie same, bo nadal działamy, nadal chcemy docierać do nowych ludzi, więc bardzo Was proszę o Waszą hojność, ponieważ to jest, wiecie, to jest wspaniałe, bo za docieranie do nowych ludzi nie odpowiadają tylko osoby, które są tutaj z przodu, ale każdy z nas jest częścią tego wielkiego dzieła, tego wielkiego Bożego planu na ten czas. I pamiętajmy o tym, pod koniec nabożeństwa przy wyjściach będą czekali witacze i zbierali od Was ofiary, zaś jeśli chodzi o Was na streamie, to z tego co się orientuję, będzie wyświetlony odpowiedni link w odpowiednim czasie. Słuchajcie, kochani, wszystko co dobre musi się kończyć. Chciałbym na zakończenie przeczytać Wam zdanie, które mnie ostatnio bardzo zainspirowało, znowu. I pewnie już je dzisiaj słyszeliście. Jeśli tylko zaufasz Bogu do końca i pozwolisz Mu przez wiarę wypełnić Jego wolę w Twoim życiu, Bóg może uczynić Ciebie zmianą w historii świata i bohaterem wiary. Tylko zaufaj Mu do końca. Wiecie, to zdanie tylko zaufaj Mu do końca strasznie
zburzyło moje poczucie, nie powiem, że wartości, ale wiecie, to zdanie, zaufaj mu do końca, jest czymś, z czym ja się zawsze zmagam. Wiecie, często mamy tak, że wierzymy Bogu, wierzymy w Jego plany, ale wolimy iść swoją drogą, wolimy wybierać swoją drogę, wolimy układać życie według swojego pomysłu i nagle w pewnym momencie się łapiemy na tym, że to wszystko się zawala, że to wszystko jest bez sensu, że jeśli nie ma w naszym życiu Boga, to nasze życie nie ma sensu. I wiecie, to co jest piękne w tym wszystkim, to to, że nikogo z nas nie definiuje, jak wiele razy upadliśmy, ale jak wiele razy wstaliśmy z Bogiem, jak wiele razy uchwyciliśmy się obietnicy, którą On nam dał i szliśmy z Nim dalej. Wiecie, nasz Bóg chce być z nami przez 7 dni w tygodniu, od niedzieli przez poniedziałek i tak dalej. I pamiętajmy o tym, proszę, że naszą tożsamością nie jest to, jak wiele razy upadamy, ale to, czy się trzymamy Jego obietnicy, czy się trzymamy naszego Boga. Skłońmy nasze głowy. Panie, tak dziękuję Ci za ten czas, który teraz mieliśmy, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty byłeś wśród nas, Ojcze. Dziękuję Ci za słowo. Tak proszę, przemawiaj do nas teraz przez resztę niedzieli, Panie. Błogosław też tą niedzielę, Ojcze. Błogosław każdego z nas. Spraw, żeby to był wspaniały tydzień, żebyśmy mogli, Panie, przez cały tydzień żyć w Twojej obecności, Panie, żebyśmy mogli przez cały tydzień żyć uchwyceni Twoich obietnic, Panie. Też proszę Cię, błogosław ludzi na streamie, Panie. Dziękuję Ci za to, że byli i bądź wśród nas, Panie. Amen. Zapraszam Was wszystkich na ogłoszenia. Kochani, dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że zaczęliście super niedzielę z naszym nabożeństwem. Zapraszam Was teraz na jeszcze kilka ogłoszeń. Drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale my o tym miejscu mówimy nasz dom nasiennej, bo tak właśnie traktujemy ten kościół, że to jest taki nasz dom duchowy i spędzamy tu po prostu też bardzo dużo czasu. Chcemy Wam przekazać, że nasz dom nasiennej potrzebuje wolontariuszy. Potrzebujemy wolontariuszy do punktu info, do służby gościnności, którą ogłaszałam tydzień temu. To jest ta służba, która zajmuje się przygotowaniem śniadań dla usługujących na niedzielnym nabożeństwie. Potrzebujemy także pomocy do opieki nad dziećmi w okresie wakacji. Więc jeżeli chcesz się w tym miejscu, w tym kościele poczuć jak w domu, to to jest najlepszy sposób zaangażować się, bo poprzez służbę tutaj i wzięcie odpowiedzialności też za to miejsce i poznanie ludzi, z którymi razem się służy, właśnie można poczuć się tutaj jak w domu. Bardzo się cieszymy na taką okoliczność, kiedy nie tylko prosimy Was o wsparcie, ale też możemy Wam za to wsparcie podziękować. W zeszłym tygodniu udało nam się zebrać całą sumę potrzebną na zakup nagłośnienia, na które zorganizowaliśmy zrzutkę. Także bardzo, bardzo dziękujemy Wam za Waszą hojność. Dzięki temu Kościół może być bliski i może być w domu każdego z nas. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, możemy być wspólnotą. Wielkie dzięki. Kochani, zapraszamy Was na wielką letnią rozprzedaż naszych książek w księgarni. Co niedzielę po nabożeństwie i w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 13-18 Wisia czeka tutaj w księgarni i po specjalnych cenach możecie nabyć niesamowite książki. Warto czytać. Droga młodzieży, studenci, mimo tego, że mamy już wakacje, to nadal czeka na nas wiele inicjatyw i będziemy się nadal spotykać, tylko bardziej nieregularnie. Dlatego śledźcie nasze social media, lajkujcie nasze Instagramy, Facebooki, YouTube, wszystko co się da. Kochani, na pożegnanie chcemy Was poprosić, żebyście wsparli nasz media team. Jak najlepiej to zrobić? Wchodźcie na nasze social media, na Facebooka, Instagram, YouTube, Spotify i udostępniajcie nasze treści. Są fajne, więc to nie boli. Myślę, że warto i zachęcam. Widzimy się za tydzień.